Cześć, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku z Kolonia 1990. Wiem, że długo odcinków nie było, no ale o tym opowiemy sobie już na polu. No i kupujemy sobie talerzówkę. Właśnie tą starą miałem sprzedać, tylko nie wiem gdzie ją rzuciłem, szczerze mówiąc. Ze wzorem czy bez wzoru? A bez wzoru sobie kupimy. Kup. Też powiedziawszy, nawet nie wiem gdzie ona leży, ta stara talerzówka. Do tego ją przez sklep sprzedam. No, wydałem nowe na 63 tysiące niecałe. No i oczywiście 8-metrowy wadaszat i będziemy to pumą sobie ciągnąć. No i lecimy na nasze pole, żeby tą rzepkę sobie stależować. Oleistą. I w drugiej części odcinka będziemy sobie siać. Ale to już inne pole. Dobrze, nie trąbić. No i teraz ta robotka będzie szła. 17 na godzinę. 8 meterków, to robota będzie szła. A ja miałem powiedzieć, dlaczego nie było odcinków? O, bo miał być tak. Kurde. Sorry, ale dopiero wstałem przed odcinkiem. Bo miało być tak, że sobota i niedziela nie miało być odcinka, ale w poniedziałek już chciałem nagrać go i go wrzucić. Ale tak wyszło, że jak, nie wiem, jak to w sumie wyszło, że nie nagrałem go. No tak po prostu tak wyszło, że nie nagrałem i nie wrzuciłem go, no proste. Czemu jest taki przesunięty? Aha. Dobra. Już wiem dlaczego. No i dobra, już mam dobrze ustawione. Puga po prostu dostała to przesunięcie. I tak wyszło, no. Miałby w sobotę odcinek, a czy w sobotę wiedziałem, że nie nagram go. W niedzielę też nie nagrywałem, bo nie chciało mi się. W poniedziałek miałem go nagrać. Ale było tak, że wolałem sobie. No, tak. Wolałem sobie popykać w Eurotrucka. W niedzielę. I z Michaelem sobie pograć, bo Michael od poniedziałku do roboty chodzi. Jeśli wiecie. Ale pewnie nie wiecie, bo przecież nikt mnie nie ogląda. No. Niech poniedziałek Michael przyszedł po robocie. No i tak sobie graliśmy w tego Eurotrucka. I sobie graliśmy. No dobra, no to we wtorek poszedłem ja do roboty, czyli wczoraj. Na 9 godzin. Tak się spaliłem, że aż mnie cały kark boli. Znaczy boli. Po prostu go czuję, jak ruszam głową, nie lewo, prawo, że. Że on jest spalony, po prostu czuję to. Ja dzisiaj nie było takiej roboty dużej. W sensie nie było roboty. Znaczy robota jest zawsze, ale nie było aż tak dużo tej roboty, o może. Dlatego jestem sobie w domu. I mam czas sobie nagrać ten odcinek dla was. No po tym odcinku zaraz idę na ten. Na Eurotrucka. Jest 9 rano. 7 lipca, no, tydzień farmingu mi nie było. I przez to mam tylko 24 godziny.
Kurde. Nie wiem, czy zostawię tego Żyda chyba. No nie chcę się go uprawiać później. A czy zobaczę? Nie, no siewnikiem go, zostawię go, siewnikiem go zciągnę. No i tak to wyszło. A ja powiem wam, że wolę sobie chyba jednak opuścić tego YouTube'a odcinkowego i po prostu zostawić sobie kanał tylko po to, aby oglądać innych sobie, to raz, a dwa, że ten, że tylko sobie live'y robić. Czyli jak będzie 22, to będzie, będą live'y. Bo powiem wam, że to jest trochę... Ja jestem coraz starszy, wiecie, nie? Jestem coraz starszy, zresztą wy też. Coraz bliżej jest do tego. Coraz bliżej mi do roboty. Jeszcze w szkole, nie wiem jak długo będę. A jak mają być odcinki? Tego nie, ja wolę sobie odpuścić to i mieć wyjebane to. Znaczy, no. Co, ja wolę to odpuścić i mieć po prostu wolne sobie na chillku pograć z Minecraftem. Coś. Pogadać. I nie mieć tej takiej... Takiej... nie wiem jak to powiedział. Mieć takiej... Dobra, nieważne. Bo i tak wam nie powiem, bo nie wiem co chcę powiedzieć. Po prostu chcę mieć czysty łeb, że no... Że nie muszę nagrywać, tylko... No, jak będę miał chęć, to sobie zrobić live'a. Joker film rzucił. No niestety nie mogę oglądać, bo nagrywam. Ale jak będzie... Urła. Jak będzie ten... co? Ostatnio bardzo dużo gram w Dobro Traka. Nawet więcej niż Farminga. I CS-a. No, w Janusze to tam sobie gramy z Minecraftem, żeby sobie zagrać tam jedną maksymalnie dwie gry. Ale to zależy od gry, bo nieraz... się tak trafi, że ta kostka w ogóle nie chce lecieć i przegrywamy. A jak się dobrze nieraz trafi, to i łatwe monopole się robi i, no, i oni stają na nasze pola. I się zarabia. Tak więc to jest wszystko... To jest wszystko zależne od kostki, jak kostka poleci tak naprawdę. Mówisz trochę dłużej ten kawałek. Jeżdżę i nie ma końca. Dobra. Oj, przepraszam. Bym się napił. Ale to bym musiał tam butlę odkręcić. A, to nie chce mi się. Znaczy, chce mi się pić, ale no nie na odcinku. No, raz to leżyłem jeszcze tak z 10 minut. Było 20 i powiedziałem sobie siać na te ostatnie parę minut. No co, na po odcinku trzeba będzie skończyć tą robotę. Nie wiem czy teraz od razu, czy nie mam chęci na tego retraka, no. Tak więc myślę, że tak.
Ja przyjdę, zrobię sobie miniaturkę szybko. Będę go wrzucał, będę oglądał sobie pewnie Jokera na YouTube. I będę sobie grał w Eurotrucka. Tak więc fajnie, podoba mi się to. Fajnie ten zestaw wygląda, ten pumcia. 10-11 minut. To nie wiem, ile jeszcze zrobimy. Jeszcze kawałeczek. O, to pewnie wyprostuje. I tamtą stronę się zrobi. No te długie chyba sobie tu na końcu zostawię. O! Ale RTS-y będę sam, bo 7.07, gwałtowne burze i wiatr chyba tam są. I silny wiatr, może być przerwa, dostawię prądu, dobrze. Dziękuję za informację. Przecież ten alert RTW to jest takie ostrzeżenie. Musi, ale... może być, ale nie musi, o tak to. Dobrze. No tak więc nagrywam te wszystkie serie do końca odcinkowe. Nie wiem jak ten zwolę brudnoską będzie. Czy będzie się chciał ją kończyć? Ale pewnie będzie tak. Jak zawsze. O, mój Krej coś tam napisał. No i dobra. Ale flika zrobiłem, flika shota takiego eleganckiego. I dobra, w sumie ile mamy? 13 minut, no to przejdziemy sobie jeszcze ten przejazd i będziemy kończyć. To talerzowanie. Tutaj na dół elegancko i cyk, o. O, snaphat w tej chwili trzeba otworzyć. Nie ma co robić na odcinku. Trzeba snapy otwierać. To nie jest za 9.6. Dobrze. Dojdziemy do końca i będziemy kończyć. Talerzowanie. I będziemy zaczynać siać. A po odcinku sobie będę się to talerzować. Pewnie. Od razu mi się nie będzie chciało sobie talerzować. Wolę sobie w Eurotrucka pograć. Nie wiem, że Eurotruck to jest nudna robota. Czy nudna robota. Po prostu w Eurotrucku jedziesz i kierujesz tylko praktycznie. W sensie farmingu też, no ale... W Eurotrucku jak Volvan 150 się leci po asfalcie, to jest ciekawie. Żeby kogoś nie za... zahaczyć. No można było to mniej kulturalnie powiedzieć. Albo jeszcze bardziej kulturalnie zarysować, można też powiedzieć.
Ale to kuk czy tam. No i dobra, to niech stoi na miniaturkę. Teraz idziemy szybko do case'a i będziemy siać. Co jest droższe? Ryja czy tryzizy? Ryja to jest to, czyli ryja. Nie wiem, czy to nie jest droższe, co tam kiedyś. Ale dobra. O! A za Tixy jest ustawiony, jest 518 kilo. Tak o. No dobra, no lecimy no. Tak bym musiał to nawieźć, to na jedno wyjdzie, nie? 180 kg? Serio? A, bo tu w rogu aż nic nie było. To nie za 180 kilo. A tutaj za zakrętem już tyle nie będzie brał. No 140 kilo to bierze. Czek! Kurwa! Jemu to jest 12 metrów. Czemu tam było 12 metrów? Co ja robię 12 metrowy sprzętem? Szczerze mówiąc, tak nie wiem. A, bo ja prasowałem słomę, dlatego sobie na Migasem 12 ustawiłem, żeby po kosach jeździć. Ja bym sobie na nawigacji prasować, no tak, to już teraz wiem. Teraz wszystko wiem. O kurw, ale też. O, już nie te lata, już za dużo Eurotrucka. Znaczy nie za dużo. To po prostu... Jakoś mi tak coś ostatnio nie idzie w tym farmingu. Po prostu nie chce mi się już tego farminga grać, szczerze. Znaczy grać może jeszcze, ale no tak, żeby sobie ponagrywać, nie? Nie wiem, z Michaelem mamy wrócić do farminga niby. Bo nie ma w co grać. Tak więc... Więc myślę, że będzie ciekawie. I kurczę, i to jest taki pole. Taki pole, tak. Dobra, sobie pierdzielę, pierw ten kawałek za siebie. Kurde, ale skupienie tu musi być. Żeby nie zajebać w supa. No, wita, no, żeby nie przewalić, o. Kółka między sup miał wejść, halo. Jom jest GPS, znaczy co? Jeszcze trochę mi brakuje do tego osiągnięcia. 30% mapy prawie. Czy nie, tak dokładnie do 60% mi tam brakuje 28%. Więc trochę jeszcze trzeba będzie pojeździć po tej mapie.
i porobić inne osiągnięcia. Na przykład te francuskie osiągnięcia chciałbym porobić. A może kiedyś zrobić. Znaczy dzisiaj jak wyjdę na plus, bo jestem minus 40 chyba tysięcy tam. Nie wiem, tak jakoś wyszło. Bo po prostu Volvo się rozwaliłem 3 razy pod rząd chyba. I to tak dość mocarnie się rozwaliłem. Co to było? Czemu ja słyszałem jakiś głos w słuchawkach? Dlaczego się pytam? Dobra, MyFlat nie odpisuje, bo pewnie tarczę montuję. 21 minuta. Tak więc no, fajnie, ciekawie. I powiem tak, że nawet to idzie sami. Czemu to nie zasiało? Aż taki spadek tu jest? No dobra, ciut, zostawię to tak. Nie chcę się tego do siebie, za cholerę. A to... Dużej straty nie będzie, a... O! O! Dobrze, że mijaka nie zrobił. Podałam się to. No i lecimy, Durch. Taki durszlak mały. Dużo tej kon nie zostało, no ale... Może do końca wakacji mi się uda to zrobić. Jak nabiorę chęci grania farminga, to na razie to ja mam chęć na Eurotrucka, nie wiem czemu. Znaczy, no to dobrze, że mam. Od Eurotrucka tak się grałem, potem był jakiś taki czas, że w ogóle przez prawie 2 tygodnie nie grałem. 13 to już też chyba z 2 albo 3 tygodnie nie grałem. No do tego. W 13 nie grałem od 22 czerwca. A mam 7 lipca. To nawet jest 8, 7, 2 tygodnie. Nie wiem, nie chcecie w ogóle grać te farmingi. To chyba już tak się zestarzałem, że już wyczekuję tylko na tą WSK2 i... Nic mnie nie interesuje. Po prostu, szczerze mówiąc, nie chcę mi się grać. Nie chcę mi się grać tego farminga, no. Taki Boluś, Bronek, no to oni, Tanas, no to oni grają farminga i nagrywają, bo oni mają z tego kasę, a ja co? Wyświetlenie, nie? No ja na nim mam. Może jak 22 będzie i będę robił live, to może więcej osób zobaczy mój kanał. A jak nie, to kapitulację złożę ci. I
i być wolnym człowiekiem. No i elegancko. No. Robotka idzie. 26 minut. Oczywiście. No i no, ja sobie to później po odcinku będę musiał wszystko zasiać. W kolejnym odcinku lecimy na żniwa. Mi się bynajmniej zdaje już. To już chyba ten czas. No, 27 minuta. To nawet słychać, że ja... Nie leży świeżo wstałem prawie, że... A jeszcze trzeba nagrywać tego. No a tak to bym sobie... Tak to ja bym sobie... To znaczy, że się ETS odpalił, już bym miał kurde z 500 km... Co? Pół godziny? To ostatnio w pół godzinki to ja walnąłem 1000 km. Wolwem. No i dobra, jest zasiane. Także dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie mój kanał, wpadajcie na kolejny film, trzymajcie się ciepłotka, cześć. No, także jak skończymy te wszystkie serie, co mam nagrywane, nagrywać, no to... To wiecie, co się fajnie. Że nie będę już nagrywał. Wolę sobie live robić. Także dziękuję za oglądanie tego odcinka, na razie, trzymajcie się, cześć.